Jedność zborów nowotestamentowych, jak podaje nam Słowo Boże z listów do Koryntian, możemy tą zasadę jedności zborów nowotestamentowych prześledzić, zaczynając od nich. Pierwszy list do Koryntian to list, który przede wszystkim zajmuje się Bożym porządkiem w Kościele, o czym już wspomniałem wcześniej. Zwróćmy zatem się teraz do tego listu w celu uzyskania konkretnych wskazówek i pouczeń w tym właśnie temacie, zwłaszcza w temacie relacji międzyzborowych. I na samym początku tego listu, w rozdziale pierwszym, werset drugi, znajdujemy zasadę jedności zborów. Apostoł Paweł pisze do wierzących w Koryncie, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Nie postrzega Paweł apostoł zboru w Koryncie jako jednostki niezależnej od zborów wierzących zgromadzających się w innych miejscach, lecz wiąże ich ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co więcej, już we wstępie wskazuje na to, że list ten zajmujący się porządkiem Kościoła był napisany z myślą nie tylko o Koryntianach, lecz o wszystkich wierzących, niezależnie od miejsca, w którym się zgromadzają. W rozdziale 4, werset 17, apostoł pisze o tym, że posłał do nich Tymoteusza i stwierdza: ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie w każdym zborze. Postępowanie apostoła oraz głoszona przez niego nauka były absolutnie jednolite. W każdym zborze postępował tak samo i tego samego nauczał, pozostawiając wierzącym przykład jedności, która powinna istnieć pomiędzy zborami, zarówno w samej nauce, jak i w jej praktycznym urzeczywistnianiu. Przechodząc do rozdziału 7, w którym podejmuje kwestię małżeństwa, w wersecie 17 czytamy: poza tym niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg, tak też zarządzam we wszystkich zborach. Również w kwestii zawierania związków małżeńskich miała obowiązywać jedność w nauce i w praktyce we wszystkich zborach, w których zgromadzają się wierzący. Podobne pouczenie znajdujemy m.in. w rozdziale 11 pierwszego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł zajmuje się sprawą nakrywania głowy przez kobietę podczas modlitwy i prorokowania. W wersecie 16 rozdziału 11 apostoł Paweł mówi: a jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. Czyli widać, że ktoś, kto tego nie przestrzega, nie jest zborem Bożym, tylko synagogą szatańską. Co do nakrywania głowy przez kobietę, wszystkie zbory urzeczywistniały jedną praktykę. W rozdziale 14, werset 33, apostoł pisze: Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju, jak we wszystkich kościołach świętych. Wszystkie zbory miały funkcjonować godnie i w porządku, jak mówi werset 40 rozdziału 14, oraz w pokoju. Dalszy dowód istniejącej pomiędzy poszczególnymi zborami jedności znajdujemy na początku rozdziału 16 pierwszego listu do Koryntian. A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Na pierwszy dzień tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić. Nawet w tak powszechnej sprawie jak kolekta przeprowadzana u wierzących w Koryncie oraz u wszystkich innych wierzących w innych miejscowościach miała być praktykowana ta sama zasada, jaką kierowały się zbory w Galacji,
Wszyscy mieli odkładać na pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę, pieniądze zgodnie z tym, ile im dał Bóg. W tym samym rozdziale czytamy nieco dalej: pozdrawiają was zbory azjatyckie. Po raz kolejny widzimy aspekt zbiorowości. Przechodząc do drugiego listu do Koryntian, zauważmy, że jest on zaadresowany do zboru Bożego, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaje, mówi to pierwszy, rozdział pierwszy, werset. Tutaj Paweł apostoł łączy ich z wszystkimi wierzącymi rzymskiej prowincji Achaja, do której należał Korynt. Nie postrzegał żyjących tam zgromadzeń wierzących jako niezależne zbory, lecz jako jedną spójną całość. W drugim Koryntian, 11 rozdział, 28 werset, jeszcze raz spotykamy się z myślą jedności zborów. Mówiąc o swojej drodze, przepełnionej najróżniejszymi cierpieniami, apostoł Paweł przyznaje, pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. W sercu tego drogiego sługi Bożego wszystkie zbory były jedno i troszczył się o nie wszystkie. Czyż te przytoczone wersety nie dowodzą niezbicie, że natchniony przez Ducha Świętego apostoł Paweł nauczał i urzeczywistniał zasadę jedności między poszczególnymi lokalnymi zborami, żeby się z tym nie zgadzać, żeby temu przeczyć, trzeba chcieć pozostać ślepym na tę aż nader oczywistą prawdę. W tych dwóch listach mamy po pierwsze lokalny zbór jako podstawową sferę praktycznej społeczności wraz z powiązaną z tym odpowiedzialnością wykonywania karności i tym podobne. Po drugie, otaczające zbór miejscowy sąsiednie zbory w tej samej prowincji, to jest znajdujące się w pobliżu, które jako pierwsze zostałyby dotknięte przez podział w Koryncie. Po trzecie, widzimy cały Kościół jako, że aż po jego najdalsze granice mógłby być odczuwalny zaistniały wśród jednego lokalnego zboru rozłam. Najpierw mamy zatem lokalną odpowiedzialność, następnie wspólną odpowiedzialność wierzących zgromadzających się w całej prowincji czy kraju, a ostatecznie również i kolektywną odpowiedzialność wszystkich zborów na ziemi za podtrzymanie wspólnego i jednolitego świadectwa dla Chrystusa. Kontynuując przykłady, musimy zwrócić uwagę na to, że mamy także przykład zborów w Galacji. Również w przypadku listu do Galacjan widzimy, że został on napisany nie do jednego zboru, lecz do zborów w Galacji. Apostoł Paweł postrzegał je jako zjednoczone świadectwo dla Chrystusa, które szatan chciał odwrócić od nadziei Ewangelii i dlatego napisał Paweł do nich wszystkich jeden list. Kolejny przykład to list do Rzymian, 16 rozdział. W przypadku wielu wymienianych w liście do Rzymian pozdrowień widzimy bliskie więzi pomiędzy sługami działającymi w Grecji oraz wierzącymi w Rzymie. W 16 wersecie czytamy: pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. Jest to w 16 wersecie 16 rozdziału listu do Rzymian. Jest to ten sam kolektywny aspekt, z którym spotkaliśmy się już w listach do Koryntian i Galacjan. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę praktykę chrześcijan opisaną w Dziejach Apostolskich. W 8 rozdziale znajdujemy scenę, w której wierzący z Samarii zostają wprowadzeni w radosną społeczność z wierzącymi z Jerozolimy przez przybycie Piotra i Jana. Samarytanie, na których apostołowie nałożyli ręce, otrzymali Ducha Świętego,
Od dawien dawna Jerozolima i Samaria stanowiły dwa rywalizujące ze sobą obozy i gdyby wierzący otrzymali to błogosławieństwo oddzielnie i niezależnie od siebie, to ich rywalizacja mogłaby przybrać jeszcze bardziej poważniejszy charakter niż dotychczas. Dlatego Bóg tak poprowadził tę sprawę, że Samaria musiała uznać Jerozolimę i odwrotnie. Nie przyzwolił na niezależność. W rozdziale 9 Dziejów Apostolskich po nawróceniu Saula z Tarsu czytamy: A tak, kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej i rozrastały się przez pociechę Ducha Świętego. Czy to nie wskazuje na jedność zborów w tych prowincjach? Wskazuje. Jakże mogłoby być inaczej, skoro wierzący ci kroczyli w bojaźni Pana i doznawali pociechy Ducha Świętego? W rozdziale 15 znajdziemy jaskrawy przykład zjednoczonego działania nowotestamentowych zborów oraz środki, jakie podjęli wierzący, gdy tylko spostrzegli, że ich błogosławiona jedność jest zagrożona. Niektórzy z Judei nalegali, aby wierzący z pogan dali się obrzezać i przestrzegali prawa Mojżeszowego, zakonu Mojżeszowego. Poza żartej dyskusji z apostołem Pawłem i Barnabą, którzy się temu ewidentnie sprzeciwili, zdecydowano, że ci dwaj dość świadczeni bracia udadzą się w towarzystwie kilku innych braci z Antiochii do Jerozolimy. Do apostołów i starszych, aby zasięgnąć rady w tej sprawie i podjąć wspólną decyzję. Podczas zejścia sprawa została jednomyślnie rozstrzygnięta i myśl Pana Jezusa Chrystusa została ustalona jako obowiązująca zarówno dla wierzących z Żydów, jak i tych z pogan. Sporządzono listy i za pośrednictwem zaufanych mężów, wybranych z grona apostołów i starszych oraz całego zboru w Jerozolimie, rozesłano je do zaniepokojonych wierzących w Antiochii, Syrii i Cylicji. Gdy list został przeczytany wierzącym w Antiochii, ci uradowali się jego zachęcającą treścią. Niebezpieczeństwo grożącego rozłamu zostało zażegnane przez wzajemną konsultację oraz zjednoczone działanie, czego błogosławionym skutkiem były radość i pociecha. Wierzącym nawet nie przyszło na myśl, żeby zbór w Antiochii postępował zgodnie z zasadą suwerennej łaski Bożej i przyjmował pogan, a zbór w Jerozolimie postępował inaczej, trzymając się starotestamentowych zasad i nie przyjmując ich bez spełnienia narzuconych przez nich warunków. W całym piśmie nie znajdziemy choćby śladu takiego nieporządku i niezależności, lecz raczej wciąż na nowo znajdujemy niezbite dowody na to, że zarówno w doktrynie, jak i w praktyce nalegano na urzeczywistnianie prawdy o jednym ciele Chrystusa na ziemi, którego jedność była podstawą błogosławieństwa, a jej zachowanie pierwszym obowiązkiem każdego chrześcijanina. Choć nie mamy dzisiaj wśród nas apostołów ani Jerozolimy z Dziejów Apostolskich 15, to jednak rozdział ten przedstawia nam ważną zasadę, którą Kościół zawsze powinien się kierować. Sprawy, które mają wpływ na cały Kościół, powinny być rozważane podczas wspólnej konferencji braterskiej, w której powinni brać udział odpowiedzialni bracia wydelegowani z poszczególnych zborów. Podczas wspólnych rozmów i zjednoczonej modlitwy powinni oni oczekiwać prowadzenia Pana i Jego odpowiedzi. Żaden zbór ani żaden indywidualny wierzący nie ma prawa, by działać niezależnie w kwestiach, które wywierają bezpośredni wpływ na cały Kościół.
Naszą odpowiedzialnością jest dokładanie wszelkich starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju, przejawiając wszelką pokorę i łagodność z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Efezjan 4, rozdział 2 do 3 wersetu. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Przypowieści 11:14. Nie powinniśmy jednak zapominać o tym, że do działania w imieniu Pana i zgodnie z Jego słowem autorytet powierzony został lokalnemu zborowi, zgromadzonemu do Jego imienia. O ile koniecznym może być omówienie danej sprawy przez braci podczas konferencji czy godziny braterskiej, nie posiadają oni jednak autorytetu, aby ogłosić swoją decyzję jako obowiązującą i wiążącą dla wszystkich. To jest wyłącznym przywilejem zboru wierzących, działających w imieniu Pana i w harmonii z Jego Słowem. Jestem przekonany, że to jest właśnie lekcja, jakiej udziela nam 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Sam osądź, w jakiej mierze następujący komentarz zgadza się z pouczeniami Słowa Bożego. Zjazd w Jerozolimie, kiedy to zebrali się apostołowie i starsi, by podjąć decyzję w kwestii chrześcijańskiej wolności dla wierzących z pogan, nie ma dzisiaj swego odpowiednika. Nie znajduje zastosowania, jako że posiadamy pisma Nowego Testamentu jako zamknięty przewodnik, zawierający odpowiedź na wszystkie nasze pytania. Każdy lokalny zbór stoi niezależnie sam dla siebie i nie istnieją zgrupowania zborów w danym kraju czy prowincji. Te dwa zdania są cytatami z pism Fergusona. Zatem Ferguson pisze, że każdy lokalny zbór stoi niezależnie sam dla siebie, nie istnieją zgrupowania zborów w danym kraju czy prowincji. I tenże Ferguson mówi, zjazd w Jerozolimie, kiedy to zebrali się apostołowie i starsi, by podjąć decyzję w kwestii chrześcijańskiej wolności dla wierzących z pogan, nie ma dzisiaj swego odpowiednika, nie znajduje zastosowania, jako że posiadamy pisma Nowego Testamentu, jako zamknięty przewodnik zawierający odpowiedź na wszystkie nasze pytania. Te dwa krótkie cytaty pokazują, jak wiele pomijają wierzący, którzy przyjmują zasadę niezależności zborów. Inny z braci, który również obstaje przy niezależności poszczególnych zborów, powiedział kiedyś, że nie wierzy, iż apostołowie i starsi byli kierowani przez Ducha Świętego, schodząc się na konferencję, jak to uczynili w Dziejach Apostolskich 15. I to jest dosyć taka specyficzna opinia, która mówi nam, jak daleko człowiek potrafi posunąć się w swej zuchwałości, pomijając klarowne wypowiedzi Słowa Bożego, byleby zachować swą zasadę samowoli. Apostołowie i starsi potwierdzili, przecież postanowiliśmy Duch Święty i my. 15 rozdział Dziejów, werset 28. Więc można tu zauważyć, że w czasach nowotestamentowych istniała praktyczna więź aktywnej społeczności, wprawdzie pomiędzy miejscowymi zborami, utrzymywana i wzmacniana skuteczną mocą Ducha Świętego. Istniał krąg zborów dzieci bożych, pozostających w praktycznej społeczności, wykluczający wszystko to, co nie należało do społeczności jednego ciała Chrystusa. Wierzący nie tylko uznawali w teorii prawdę o istnieniu jednego ciała, lecz żyli w autentycznym urzeczywistnianiu istniejącej między nimi więzi, miłości, w jednym duchu. U zborów opisanych w Nowym Testamencie na próżno szukalibyśmy jakichkolwiek
zasad i myśli o niezależności, czy to w nauce, czy też w praktyce. Nie znajdziemy nic, co pozwalałoby nam w jakikolwiek sposób popierać tak popularną obecnie naukę o niezależności miejscowych zborów, według której każdy z nich miałby stanowić odrębną całość sam dla siebie. Nauka ta pochodzi od człowieka, ponieważ Bóg nie jest autorem tej nauki, musimy ją odrzucić.